nam pomoc niepotrzebna. Nie bój się, dobry człowieku. Rozwiążemy to raz, dwa. I grasanci już nigdy nie wrócą. Spójrz, Miltonie. Geralt! We własnej osobie. Witaj, Wiedźminie. Chodźmy do środka. Trzeba godnie przywitać starego znajomego. A wy nie lękajcie się. Niebawem nastąpi kres rządów bezprawia. Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmerin de Lonfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Wpakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z Toussaint, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z dodatku do gry Wiedźmin 3 Krew i Wino. Już mamy pierwszy wybór na starcie. Czy mam im pomóc, czy mam im powiedzieć, że jeśli się pozbędą? Chyba jeśli się pozbędą. Nie ma sensu walczyć z bandytami. Jeśli ich zabijecie, ich miejsce zajmą następni, być może gorsi. Przecie nie godzi się przechodzić obojętnie obok zła. Przecież nie zostaniecie tu na zawsze, by bronić chłopów przed każdym kolejnym zagrożeniem. Skoro miejscowi chcą, żebyście zostawili bandytów w spokoju, to pewnie mają swoje powody. Sugerujesz, że pomagając im, wzięlibyśmy odpowiedzialność za ich los. Tego brzemienia nie możemy przyjąć. Muszę przyznać Geraltowi rację. Nie znamy tej krainy, tutejszych ludzi i ich zwyczajów. A oprócz tego zostaliśmy obarczeni ważniejszą misją. Ech, chciałbym już wrócić do Toussaint. Tam wszystko jest prostsze. Wrócimy, przyjacielu. Już niebawem. Najpierw jednak przedstawmy Geraltowi nasze posłanie, zgodnie ze zwyczajem. Posłanie? W sensie, że łóżko? Chłopi dadzą sobie radę. Mają do czynienia z bandytami od pokoleń. Marna to pociecha, gdy chodzi o pryncypia. No to mówcie, co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja... Bo tradycja w Toussaint to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił, wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc, jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Odpowiesz na jej wezwanie? (Śmiech)
Odpowiem, że nie i będzie koniec dodatku. Anna Henrietta naprawdę dokładnie tak powiedziała? No, w zasadzie to powiedziała sprowadzić mi tu Wiedźmina, byle szybko, na jednej nodze. Tylko żeby tym razem przyjechał sam. Resztę dodał książęcy szambelan. Sam wiesz, jak jest. Tak, pamiętam. Nieoficjalnie dodam, że możesz się spodziewać wysokiej zapłaty, ale o wynagrodzeniu porozmawiasz już z jaśnie oświeconą. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej bestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Wspomnieliście o turnieju. Dlaczego księżna go nie odwołała? Już za późno. Goście przybyli. W szranki stanie kwiat rycerstwa z czterech stron świata, w tym krewniacy cesarza. Bestia może być zagrożeniem nie tylko dla poddanych jaśnie oświeconej. Rozumiem. Jeśli zginąłby zagraniczny arystokrata, wybuchłby skandal. A być może doszłoby nawet do incydentu dyplomatycznego. A ktoś próbował już zapolować na tę bestię? Błędni rycerze na przykład? Ha! Nie jeden próbował zasadzić się na potwora, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Bestia jest sprytna. Unika zasadzek i atakuje znienacka. Jest jak duch. Potrzebny nam doświadczony tropiciel i znawca potworów. Czyli wypisz, wymaluj, ty! Skąd pomysł, że bestia włada czarną magią? Pierwsza ofiara zniknęła zza stołu zastawionego do wieczerzy. Biesiadnicy zajęci byli rozmową albo akurat patrzyli w inną stronę. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę na otwarte okno. Niebawem na ulicy rozległy się krzyki, bo znaleziono trupa. Z drugim zabitym było podobnie. Siedział zamknięty w pokoju. Po domu kręciła się służba. Posiadłości strzegła straż, ale bestia wywlokła go w jakiś sposób na rynek miejski i tam zabiła. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Nie boimy się stworzeń, przed którymi chroni miecz i pancerz. Tymczasem o bestii nie wiadomo nic poza tym, że jest nieuchwytna. Zabija bez trudu i bez widocznej przyczyny. Przyjmujemy, jasne. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić. Nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie. Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy, szukając cię po gościńcach, a czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są! Do tu są! No to do tu są, nie? Niektóre wybory dialogowe mają ograniczenie czasowe, bądź szybki, albo zdecyduje los. To wiemy o tym. W tylu odcinkach też dialogi mam w tym palcu.
To chyba jakaś inna mapka się musi wczytać, nie? Jeśli się nie mylę. Bo żadnego takiego miejsca nie kojarzę na przy Nowigradzie. Cudowny przewodnik po gwincie zawiera jakieś tam informacje na temat tego, jakie karty mi brakują. Okej, chyba dojechaliśmy. A się tak powiem, a później powiem. Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. No, trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. Co to kurna jest? Za moją panią! Wow. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ja chcę go przelutować. Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi ją, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora, hmm? Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Czy wy widzicie tą jakość grafiki? Wiedźmin 3 wyglądał już zajebiście, ale ten dodatek... Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym. Lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom, za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Gioma. No ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W Tucson walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. O to.
Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Guillauma i zaprowadzę cię do księżnej. Nożyk. Wycinamy trofeum. Wow, level już dostałem, nie? Ledwo przyjechałem, a już level dostałem. Czyli tu mamy postać. Co ja tu bym chciał, kurde, dać? 7 potrzebujesz, no to nieźle. To nieźle. Szczerze, to nie mam w co rozdawać tego. Mam tu różne takie ciekawe, nie? Kupmy to. Tak, mamy to do rozdania po prostu. Nic z tym nie będziemy robili przecież. Jedźmy więc. No niestety jeszcze na igni. Ważny ten Lion. Palmerin dbał o jego wychowanie. To jego krewniak. Mutacja i rynsztunek wiedźmiński w krwi i winie. Możesz przyjąć. Możesz przejść wiedźmińskie mutacje. O, które odblokowują nowe umiejętności. W ciągu spotkasz posłańca, który przyniesie ci interesujący list, przeczytaj go i prześledź historię profesora Morea, aby dowiedzieć się więcej o jego badaniach. W Tusmanie możesz znaleźć arcymistrza rzemieślniczego, który jest w stanie ulepszyć rynsztunek wiedźmiński, podając premię za zajebiście, właśnie. Tego gościa też muszę się udać. W ogóle chciałbym zobaczyć miejsca, w których możesz rozpocząć nowe zadania z krwi winno, oznaczone ikoną wykrzyknikiem. Kurde, powiem wam, że jak Redzi robią dodatek, to robią go z pierdolnięciem. Gdzie to jest w ogóle? A, tutaj. Skubany przejechał sobie przez niego. Swoją drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. O, skubany jak skręcał się. Zobowiązuje nas tradycja. Nie ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Przeoczyli. Jakiś łup. Podkute buty. Wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu suchnie. Co to jest? Pojadnie. Ostrożnie. One wybuchają. Szukajmy dalej. One wybuchają. No pierwszy raz z nimi walczyłem, więc nie wiedziałem o tym na początku.
szybki tutaj, medytacyjka szybka. Dobra, no to ślady gdzieś tu są, tam. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Zanurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Tu przyczepione były sieci. Przegapili skrzynkę. Jakaś chustka. Jedwabna chustka z monogramem DLC. Nie mogę się dokończyć. A, no w sumie racja. Jest pod wodą, jakbym miał mówić. Nie pomyślałem o tym. Spójrz. Ślad po zepchniętej na rzekę łodzi. Gwardziści załadowali na łódź wycięte z sieci ciało. I gdzie się zabrali? Musimy ustalić, gdzie. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom i wiedzą, gdzie popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Okej. Okay. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się? Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawię ci pospólstwu. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Toussaint. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Gruby, rusz się trochę szybciej, no. Dobra, przecież on się dobiegnie. Gdy już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anarietty. Anarietty? U księżnej pani, zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na poufałość. A oto Kuroliszek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, flisacy. Nigdzie w Toussaint nie zjesz lepszej zupy z raku. A co? U nas śmiałków niedostatek? Skąd? Ale żeby pokonać bestię, nie starczy odwaga i pewnie raz. Książęcy urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. Dobra, ludziska. Dzięki za oglądanie pierwszego odcinka z tego dodatku do Wiedźmina 3 Krew i Wino. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, subskrypcję, komentarz, kliknijcie w dzwonek i widzimy się w następnym już niedługo. Trzymajcie się. Cześć. This is the